Tak, na miniaturce, to jestem ja. Zrobiłem to zdjęcie dla Blizzarda, by przygotował promocję na aplikacji Battle.net i bardzo pomogło. Wczoraj na streamie w pewnym momencie zebrało się ponad 2000 widzów. Cieszę się, że wciąż jest duże zainteresowanie i oczywiście dziękuję. Zatem przejdźmy już do tematu filmu, czyli powrót Halloweenowej grozy. Dzisiaj tradycyjnie zaprezentuję wszystkie nowości. Rzecz jasna są to przedmioty kosmetyczne, ale na tym się nie kończy. Już od razu wam mówię, że mimo iż po raz trzeci dostajemy Halloweenową grozę, to i tak czuję troszkę większy powiew świeżości niż to było w przypadku ostatnich letnich igrzysk. Klimat jest dużo lepszy, a niektóre kosmetyki to totalne mistrzostwo. Zresztą oglądajcie. Zaczynamy. Przyjacielem kanału jest marka gamingowa Ores. Polecam odwiedzić ich fanpage na Facebooku. Rozpoczniemy od zwycięskich puz. Rzecz jasna, ta dla burzyciela najbardziej mi się spodobała. Okej, teraz nowe kwestie. Oczywiście nowe teksty mają postacie, które zostały dodane po ostatnim Halloween. Plus kilku bohaterów też ma nowe. Chyba się nie boisz, prawda? To miało mnie przestraszyć? Cukierek albo psikus. Tętno wzrasta. Boisz się? Cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus. Cukierek albo psikus. Nawet w rozpaczy można odnaleźć ukojenie. Wesołego Halloween. Cukierek albo psikus. Ubieram się zabójczo. Nowe graffiti, tak samo jak z kwestiami, otrzymali bohaterowie niedawno dodani, jak i ci, którzy mają nową skórkę. A na końcu 3 spraye za nowe achievementy. Dwie nowe prezentacje zagrań. Ta dla Brigitte za bardzo mi się nie podoba, bo nie do końca jest w klimatach Halloween. Okej, czas w końcu na waszą ulubioną część, czyli skórki. Jak już na początku mówiłem, niektóre to mistrzostwo i sądzę, że Blizzard robi coraz lepsze skiny. Zaczniemy od epickich, a przy legendarnych powiem coś więcej. Burzyciel, strach na wróble. Już na samym początku, jak Hammond został dodany do Overwatch, ludzie mówili, że na Halloween powinien otrzymać podobny skin. Społeczności udało się przewidzieć i skórka wygląda bardzo ciekawie. Najlepsza jak dotąd, ale Burzyciel ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o skiny. Różnego rodzaju piłki, kula dyskotekowa i tak dalej. Moira Banshee. No co mogę powiedzieć o tym skinie? Wygląda świetnie, chciałbym go zdobyć, ale jak nie wypadnie, to lamentować nie będę. Chociaż im dłużej się na niego patrzę... Pięść Zagłady jako potwór z bagien. Jak tylko Blizzard zapowiedział tą skórkę, od razu pojawiła się petycja, by zmienić jego nazwę na Doomfish. Bardzo zabawna nazwa.
Sombra Panna Młoda, czyli kolejny twór doktora Złomensteina. No, spoko skórka, ale są dużo lepsze. Jednak dawno temu postanowiłem, że zawsze będę mieć 100% przedmiotów kosmetycznych dla Sombry i będę się tego trzymać. Na szczęście mam sporo kredytów. Żołnierz jako Killer 76. Oczywiście z maską podobną do Jasona. Podoba mi się ta świecąca twarz, a cały skin jest bardzo szczegółowy, od stóp do głów. Jedyny skin, w którym dodatkowo warto pokazać jego broń. Jest to przerobiona piła łańcuchowa, Miyojo. I na koniec, najlepszy skin w tym evencie. Możliwe, że najlepszy skin w całej grze, czyli Fara Zaklęty Pancerz. Jest to absolutnie unikatowa skórka, to jest tylko pancerz, nikogo nie ma w środku, widać pustą przestrzeń. A prezentacja zagrania, w którym Fara ściąga hełm i mając tą skórkę, jest po prostu crazy. Co jeszcze? Gdy Fara umrze z tą skórką, animacja śmierci jest zupełnie zmieniona. Pancerz po prostu się rozlatuje na kilka stron, wygląda to jak przy śmierci Bastiona. Ten skin najbardziej chcę mieć. No dobra, ale na sam koniec zostawiłem mój ulubiony przedmiot kosmetyczny. Jest to nowa emotka dla Bastiona i jeden szczegół przykuł moją uwagę. Oglądajcie. Widzieliście, jak Ganymedes spada? W tej emotce uwielbiam to, jak ten ptak również udaje zombiaka i co jakiś czas musi doganiać Bastiona. Przeurocze. To też muszę mieć. Tak się prezentują nowe przedmioty kosmetyczne. Na tym jednak nie kończymy. Co prawda nie ma nowej rozróby, to i tak zemsta doktora Złomensteina zostaje odrobinę zmieniona. Na pewno nie w taki sposób jak w letnich igrzyskach, po prostu nowy stadion i wsio. Tu jest trochę lepiej. Po pierwsze, do puli śmiałków zostają dodane Brigitte i Smuga, czyli zamiast 8 bohaterów mamy do wyboru 10. Co więcej, w zeszłym roku Blizzard podzielił zemstę na dwa tryby. Klasyczna misja PvE, gdzie mogliśmy grać żołnierzem, Aną, Hanzo i Makri. To był główny tryb i jakby główna opowieść. Natomiast rok temu twórcy dodali wieczną zemstę. Do tamtej czwórki dołączyli Zenyatta, Genji, Wdowa i Torbjörn, zaś sam tryb polegał na falach i gra mogła się ciągnąć nawet 20 minut. W tym roku tą całą dziesiątkę mamy dostępną nawet na klasycznej zemście, więc sądzę, że w tym roku w końcu uda mi się zrobić legendarny poziom trudności. Szukanie odpowiedniej kompozycji będzie dosyć ciekawe. I wiecie, to nie jest tylko dodanie dwóch bohaterów. Walka ze Złomensteinem polega m.in. na oddaniu pewnego klimatu i każda z postaci ma jakąś, powiedzmy, średniowieczną nazwę. Torbjörn jest wikingiem, Anna alchemiczką, Wdowa hrabiną itd. itd. Nie wiem, kim dokładnie jest Brigitte i Smuga, ale co tu ważne, nie dość, że gameplayowo będzie ciekawiej, to nowe postacie równają się też wielu nowym kwestiom. W trakcie zemsty bohaterowie rozmawiają ze sobą, komentują, co się dzieje na polu walki i robią to w klimatyczny sposób. Dlatego warto zagrać nie raz, nie dwa nowymi śmiałkami i wsłuchiwać się w to, co mówią. No dobra, na koniec zostawiłem wycieczkę po przystrojonej mapie. Dwa lata temu Hollywood zostało przerobione w klimatach Halloween, rok temu Eichenwalde, tym razem Chateau de Gia zmieniono wygląd na Dom Strachów. Zatem teraz sobie trochę polatamy. Przybywasz do Chateau de Gia. Spooky. Okej, okay. Czyli Chateau... Te gija halloweenowe, w nocy deszcz pada, jest burza, widzimy kruki z bliska słabej jakości, ale to nic. dobra, tutaj na razie nic takiego. Na początku sobie tutaj zobaczymy miejsce stworzenia Panny Młodej, czyli doktor Złomenstein stworzył Sombrę tutaj. Z trailera znamy miejsce. Fioletowe błyskawice. Alright. Idziemy dalej. Latające świece. Tutaj nic takiego. Tutaj też nic takiego nie ma. Ale tu mamy kilka dyń. O. I można rozwalać. Teraz przejdziemy do miejsca,
gdzie ktoś się może przestraszyć, jeśli ktoś ma arachnofobię. Te małe pomieszczenie to jest jakby pokój czarnej wdowy. Widzicie dużo pajęczyn, tak? I pod sufitem pająk. Dobrze, że się nie rusza. No, ludzie z taką, wiecie, zaawansowaną arachnofobią nawet na widok takiego czegoś już mieliby słabo, mokro po prostu w gaciach. To teraz do piwnicy sobie przejdźmy. Do piwnicy i w piwnicy po pierwsze o koropuchy, skrzydło nietoperza. Nawet słychać bąbelki. Klimatycznie. A tutaj wieczny spoczynek żniwiarza, jego trumna i słychać. Ciu. I tu lampki wina nawet ma. Wina czy może krwi? Nawalił się, poszedł spać, teraz ma kaca. Nie może wyjść. Spoczko. I raczej to wszystko. No, dużo miejsc w ogóle, tak wiecie, nie zostało jakoś przystrojonych. Na przykład tutaj, zobaczcie, nie ma żadnej dyni. No, czegoś nie ma żadnej rzeczy związanej z Halloween. Ale no, można się pobawić w jakiś, nie wiem, tryb, powiedzmy, sombra niewidzialna. I trzeba ją znaleźć, albo ona straszy po prostu. Tak, no, pobawić się w taki dom strachów, co nie? Alright. Tak to by wyglądało. Niektórzy narzekali, że przystrojona została mapa deathmatchowa. A niewielu ludzi gra w tym trybie. Ale moim zdaniem dobry wybór, bo aż się prosi, aż się po prostu prosi, żeby przerobić szato na coś halloweenowego. Okej, moi drodzy, to by było na tyle. Tak jak na letnich igrzyskach trochę się zawiodłem, tak na nowej halloweenowej grozie już niekoniecznie. Co prawda jest to po raz kolejny powtórka tego samego wydarzenia sezonowego, ale jest fajny klimacik i Blizzard dodał odrobinę więcej rzeczy, które nie rozczarowują. I powiem po raz kolejny, nie narzekajcie, że twórcy nic nie robią, że kolejne wydarzenia sezonowe to odgrzewane kotlety. Wiele rzeczy wskazuje na to, że intensywnie nad czymś pracują i zdecydowanie wolę, by wielkie nowości, które się pojawią w przyszłości, były dopracowane, aniżeli dostawać tryby sezonowe, które i tak znikną po jakimś czasie. Dobra, mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć! Jeśli chcesz więcej, zasubskrybuj kanał i nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka. Dzięki temu natychmiastowo będziesz informowany o najnowszych filmach. Oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów, możesz też mnie obserwować na Instagramie. A jeśli tak bardzo Ci się spodoba moja działalność, wspieraj mnie na Patronite. W opisie znajdziesz najważniejsze linki.